Zadanie 19. Jeśli podobają Ci się filmiki, to jak zwykle zachęcam do subskrypcji i do dodania łapki w górę. Będę wiedziała, że to, co robię, się komuś przydaje. Okej, dobra, zadanie 19. Punkty ABC leżą na okręgu o środku O, tak jak na rysunku. Ponadto, no i tutaj podali nam po prostu te kąty, tak? Miara kąta wewnętrznego BAC, trójkąta ABC, jest równa. No dobrze, dobrze. No to trójkąt to wiadomo, który, tak? ABC, a kąt? Jak dojść do tego, który to kąt? No i uwaga. Środkowa literka to jest wierzchołek. A to są ramiona BA i AC. No dobra. BA, AC. To są ramiona, tu jest wierzchołek, czyli ten kąt. Ten kąt mamy policzyć. Dobra. I jak to zrobić? Jak to zrobić? No musimy wykorzystać to, co jest w środku, tak? To 110. To, co nam podali. I 130. To są promienie. A skoro to są promienie koła, to trójkąt ABO oraz ACO są równoramienne. A skoro trójkąty są równoramienne, to przy podstawie muszą mieć takie same kąty. Przy podstawie, czyli jak tu są ramiona, to to jest podstawa, nie? No dobra. Czyli ten kąt z tym kątem muszą być takie same oraz ten kąt z tym kątem. A jak to wyliczyć? Suma kątów w trójkącie musi być zawsze równa 180. No, czyli co? Tu dajmy sobie alfę. Czyli tak. 110 plus 2 alfa musi mi dawać 180. No i trzeba to wyliczyć, tak? 2 alfa. Odejmujemy 110. O, może tak to zapiszę jeszcze. To jest 70 stopni. No i dzielimy na 2, bo dwójka przeszkadza w mnożeniu, więc odwrotnością jest dzielenie. Dzielimy na 2. Alfa to jest 35 stopni. W porządku. Alfę mamy. 35 stopni. Czemu ja szukam tych kątów? No bo zobacz, że ten niebieski to jest suma czerwonego i zielonego, tak? No właśnie, dlatego szukam jeszcze, tutaj sobie betę wpiszę. Dlatego szukam jeszcze bety. A beta, no to skorzystać musimy tym razem z tego trójkąta ACO. ACO, no i on też musi mieć w sumie 180 stopni. No, czyli dwie bety plus 130 też musi być 180. Czyli dwie bety to jest, odejmujemy 130, to jest 50 stopni. No, czyli beta to jest 25 stopni. Czyli kąt, no wpiszę sobie gamma, czemu nie? Kąt gamma to jest suma kąta alfy oraz bety. Tak? Widać to tutaj, nie? Że to te dwa kąty razem. No dobra. Czyli w takim razie moja gamma to jest 35 plus 25, czyli w takim razie 50 stopni. Czyli odpowiedź